To co my mieliśmy przygotować? Prezentację o funduszach norweskich i AOG. Czyli o czym? Norweski mechanizm finansowy, czyli tak zwane fundusze norweskie i mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli fundusze EOG, to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein, członkom Unii Europejskiej, w tym również Polsce. Ale na co idą te fundusze? To właśnie musimy ustalić, więc do roboty mamy mało czasu. Trochę się przygotowałam i wiem, że Polska po raz pierwszy pozyskała dotacje norweskie w 2004 roku. Celem funduszy jest przyznanie się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzmocnienie relacji dwustronnych między państwami a darczyńcami. Wsparcie z funduszy norweskich EOG koncentrować się będzie na wielu obszarach. Pokażcie, co przygotowaliście. Super, mamy to. Zobaczcie, jak wygląda nasza prezentacja. Fundusze norweskie i EOG. Środki te dofinansowują inwestycje wielu państw Unii Europejskiej. Tutaj widzimy diagram przedstawiający kwoty pieniężne przeznaczone poszczególnym państwom, w tym również Polsce. Dzięki Waszej pomocy wymieniłam obszary, które wspierane są przez fundusze norweskie i EOG. Zaliczyć do nich możemy badania, edukację, zdrowie, środowisko, energię i zmiany klimatu, kulturę, społeczeństwo obywatelskie, sprawiedliwość, rozwój przedsiębiorczości i innowacje, rozwój lokalny, dialog społeczny, sprawy wewnętrzne. Taka współpraca się opłaca. Teraz jest wszystko jasne. Taka współpraca się opłaca. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostrach, zespół Kostrzaki Bystrzaki, dziękuję za uwagę.